Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Cyklo Przygody. No i dzisiaj znowu nie jestem w lesie ani nigdzie w górach, tylko siedzę w domu. Ale oczywiście taki będzie tylko początek tego filmu. Nowy rok, nowe projekty, również nowy ja. Więc postanowiłem ruszyć z nowym projektem na tym kanale, ponieważ razem z Jotman Kaman i ty oraz tak zwanym Szykiem, czyli Eszku, zamierzamy ruszyć z nowym projektem, z budową ziemianki. Oczywiście zdajemy sobie wszyscy sprawę, że nie jest to na pewno łatwa robota. Nie zrobimy tego ani w jeden dzień, ani w tydzień, ani w miesiąc, może rok, jeśli wszystko tak naprawdę zależy od systematyczności i takiego zaangażowania w ten projekt, co może nie być takie łatwe na dłuższą metę, ale myślę, że warto próbować czegoś nowego. Nagrywam to teraz w domu o godzinie prawie 23:00, także będę za niedługo leciał w Kimkę, także może już nie będę gadał, tylko widzimy się chyba jutro. Siemano! Idziemy kopać ziemiankę. Dokładnie. Dobra, jesteśmy tutaj w pełnym składzie. Jest Jotman Kaman, który właśnie już zaczyna robotę. Jak widzicie, zaczynamy pracę nad kopaniem. Chłopaki tutaj wcześniej przykryli wszystko plandeko, żeby właśnie tutaj śnieg nam nie utrudniał, więc zaraz sobie tutaj całość, że tak powiem, ogarniemy. Chcesz coś dodać? Będzie fajnie. Słuchajcie, mały problem. Słuchajcie, musimy przenieść miejsce kopania ziemianki, ponieważ okazało się, że jesteśmy na działce. Dosłownie parę metrów. Dosłownie parę metrów. No jest w związku z tym pewne ryzyko. Także oczywiście jest jeszcze trzecia opcja. Możemy wybudować bunkier kilka metrów pod ziemią. To może się wtedy nikt nie skapnie, ale to by zajęło dużo więcej roboty. Co myślisz? Także chyba przynosimy tą ziemiankę. Dobra, słuchajcie, Janek mnie tutaj nagrywa i mamy nowe miejsce pod ziemiankę, tak jak już powiedzieliśmy. W tamtą stronę już jest działka sąsiada. Granica przebiega mniej więcej tam, gdzie są te drzewa. No i wykopaliśmy na razie jakieś 20 cm głębokości. Jeszcze trochę zostało do skopania. Ale myślę, że dzisiaj już jakiś mały dołek uda nam się na całym tym obszarze ziemianki wykopać. Przynajmniej o to się postaramy. Godzina 14, także mamy jeszcze jakieś półtorej godziny mniej więcej do dwóch, do zachodu słońca, ale myślę, że trochę jak się ściemni, to tutaj
popracujemy. Mamy latarki, mamy czołówki, no i będzie fajnie. Koniec, panie kierowniku. Na razie przerwa. Idziemy zażreć coś dobrego. No i potem wracamy robić dalej robotę. Ile wyszło? Około 45 cm w najgłębszym miejscu. Nieźle. No jak się okazało, mam tutaj sporo ziemi, ale też gliny. Także ciężko się kopie, ale jakoś dajemy radę. Glinę zbieramy, żeby uszczelnić na przykład. Tak, przyda się, no. Także widzimy się po przerwie. Witam po przerwie. No i lecimy znowu do naszej ziemianki kopać. Jak widzicie, jest już wieczór. Słońce zachodzi. Zaczęliśmy sobie linki, żeby było widać. Dobra, mamy kopać. No już prawie mamy wykopane 40 cm w dół, 2,5 na 3,5 metra. A ile w dół kopiemy? W dół kopiemy przynajmniej 1,5 metra. Dzisiaj się chyba tego, te 1,5 metra nie uda. Jestem raz, każdego poranka i wieczoru. Dawno już dokonałem wyboru. Dzisiaj fajrant, jesteśmy już trochę zmęczeni, bo nie ukrywam, że kilka godzin kopania nas trochę zmęczyło, ale będziemy kontynuować przy najbliższych okazjach, także powinno być ok, miejmy nadzieję. No, no i dalszego procesu kopania na razie nie będziemy wam nagrywać, dopiero jak już wszystko wykopiemy, to wtedy pokażemy wam dalszy etap właśnie prac nad ziemnianką, bo trzeba tam zrobić wejście jeszcze. Dobra, jest kompletnie ciemno, także idziemy. Mam nadzieję, że film się podobał. No i co? Chłopaki idą tam z przodu i co? Dzięki za oglądanie, trzymajcie się i do następnego, hej! No, brat dawno już dokonał wyboru.